No nic, patrzę, jak ten leszcz klatę robi. Tak naprawdę on... On ma tam silikon. Przemoc. Przemoc. Jest wszystko nagrane. Trzy razy przynajmniej jest nagrane, jak mnie leje. Cześć, z tej strony Wiola Radzanowska, kociak Six. Nie. 8 kg temu byłam kociakiem Sixpacka, jak to powiedział Borek. A teraz jest prosiaczkiem. Co będziemy dzisiaj robić? Klatę. Ibicka. Ibicka. Tak wybrała Wiola, więc ja... Ja? Się... No ty wybrałaś, ja to ja przyjechałem. Nie. On chce sprawdzić, kto ma większą klatę po prostu. No, więc dzisiaj bacznie obserwujcie. No przecież dam radę. No da radę. Dzisiaj dobre starcie na klaty będzie. Okej, jako że skończyliśmy już rozgrzewkę, wchodzimy na prawidłowy ciężar. Wiola po 25 na stronę. No dobra, dobra, nie, nakładaj, no, nakładaj, nie ma czasu. Ale nie, czym robisz? Zostajesz na takim? Czy coś tam chcesz założyć? Nie wiem. Jakieś 1,25 na stronę? No coś tam wyciska, nie? Coś tam. Jak na nowicjusza daje radę. Ty jesteś nowicjuszem. Dobra. Ja już jestem zaawansowana. No to teraz proszę podnieść 25 kg. O, patrz jak się spięła, żeby to podnieść. Człowieku, widziałeś to? To było tak. Mam 25 kg teraz, żeby nie dać plamy. Kobiety na siłowni nie mogą podnosić więcej niż połowa swojego ciężaru, ale ja na szczęście robię z Wiolą. Ja go będę asekurować teraz. Guli, pomóż mi, proszę cię. Ja chcę jeszcze pojechać na jakieś zawody. Dobra, proszę mi podać w takim razie, zobaczymy. No, 3, 4. Zobacz, jak go... O, a tutaj... To jest żyła? To jest żylak? Ja też tyle dam radę. Jezu, to wygląda, jakby miało pęknąć. Moja babcia świętej pamięci zawsze się pyta, czy mnie to boli. No nie boli, na szczęście nie boli. No, spojrzała, to jest z tego. No, tu chciałbym podkleić. Wiola, jak Wioli znajomość ciężarów, rozumiem, że Wiolo, jesteś w Niemczech, ale ja w Niemczech też są kilogramy. No co prawda, to jej się pierwsze rzuciło w oczy, możemy zrozumieć. 2,75 obciążenie, ja ale nie, funtów. Ja nie muszę robić klaty. Ja już mam klatę. Ja też nie muszę. No właśnie. Dlaczego my to nagrywamy coś, czego nie musimy trenować? To jest genetyka po prostu, to jest genetyka. No. Nie, to jest ulanie się po zawodach. Ale u mnie się tak nie schodzą do środka. Trzeba asekurować cię? Tak. Dobrze. Tylko nie rozśmieszaj mnie. Postaram się. Dobra, no, sama wzięła. Tu jeszcze jest power. 4. Siedem. 9. 2 jeszcze da żadę. Kurde. No. Dobra. Ha? Widzisz? Dobra, możesz mi pomóc? Muszę? Pierwsze. No, nie musisz, ale fajnie. Po to się bierze partnera treningowego, żeby ci pomagał. Możesz usiąść na głowę? 3, 4. Na przyjemności to po programie. Dobra, pójdź. Dobra, bez rozśmieszania. Przy takim ciężarze to bez rozśmieszania. Ujmij tego żylaka. Może NFZ mu zafunduje operację. Okej. Nie, chyba w sumie.
Jest ok? Sześć. Osiem. I. Dziewięć. Jeszcze jeden. Ok, wolno opuść. Dobra. Oh fuck. To weszło, to weszło. Ciśnij, ciśnij, maluszku. Taki mały jesteś, a ty na Olimpię chcesz jechać? Ja nie wiem. Wiski, ale ten kabel to jest... Historki trzeba ponagrywać. Cztery. Pięć. Dawaj, dąż w tym. Co jest? Nie mogę na niego patrzeć, no, bo jest beki. No tak, jestem brzydki, no i co, poradzę. I tak Borecki przegra na wielkość klaty. Ale niech spompuje ją najpierw. Może będzie mógł ubrać mój stanik. Zamienimy się później koszulkami? Ja ci dam moją, ty swoją. Jeżeli to Guli nagra, to myślę, że mogę zaryzykować. O! Zobacz, odważny. Trzy. Pięć. Cztery jeszcze. Raz. Trzy. I. Od razu tak nabiło mnie troszkę. Możesz mnie ustawić, bo ja nie wiem. A to przecież ja podobno według ciebie mam trenować. No jak, to ty jesteś trenerem. No czekaj, bo prawdziwy trener on organoleptycznie sprawdza, czy dobrze pracują konkretne partie. Sprawdź, czy się napięło. Nie, bo to Paula ogląda. Paula, nie oglądaj tego odcinka. Dobra, proszę ściągnąć łopatki delikatnie, tak jest. No i tak naprawdę style wykonania mamy różne. Można tak jak Viola, widzicie, lekko prowadzimy w linii, można wycofać się troszkę, robić bardziej w dół. Kwestia tego, który bardziej segment klatki, można powiedzieć, na który bardziej stawiamy nacisk. Można zrobić też rozpiętki od dołu i ciągnąć wtedy bardziej w górę. Natomiast widać, że radzi sobie. Dwa razy w życiu może zrobiła. Teraz ja podchodzę z igłą i... Prosiłbym nie mierzyć swoją miarą. Jezu, tego rozstępa igła ma, nie dążyłeś, no dlatego tej ręce. Jak zwykle, klątwa lewego sutka. Piszcie, kto ma lepsze, ale pamiętajcie, nie mierzcie tym, że to jest Viola, tak? Lepsze w sensie znaczy większe. No. No dobra, wygrywasz dzisiaj. Poddaję się. Ja najpierw zrobię, to wtedy będzie okej. Okej. Czyli taką anegdotkę, jak wychodzicie tak daleko jak Viola, to sprawdzajcie, czy brama jest przymocowana. Bo u nas w Krakowie raz była taka sytuacja, chłopak, który no dość silny był, wyszedł mocno do przodu, założył tam 3/4 stosu i go prawie nakryła brama. Na szczęście była wysoka i tak tuż przed czołem mu przeleciało, no ale było blisko. Dobrze, że go tak nie oskalpowało, no, dobrze, nie? No dobrze, skalpa mu nie zdjęło, dokładnie. To nie jest śmieszne ogólnie. Wy się nie nadajecie. To, Viola, to nie jest śmieszne. Bo... Ja się z was śmieję.
4. Dwie na raz? No. Okej. Okay. I to tak. Jajeczko. Teraz ty. No ale napiąć? Przestań udawać modela z Calvina Kleina. 3, 4. Pozwól mi chociaż poudawać. Chciał mnie styca pociągnąć, a pociągnął z barku. To wygląda... Strasznie to normalnie wygląda z boku, nie? Mi się tam podoba. Ja go nie obejmę, tak zobacz. Wiecie, co jest najdziwniejsze? Że laski tak podchodzą, próbują dotknąć. I Viola okazuje się, że jest jedyną taką, ją wie teraz ja. Ona, że spoko, no ale ja nie mogę, bo wiecie, o co chodzi. Ha, ha, ha. No. Instaluję TikToka dzisiaj, no oglądałem się przez weekend, będzie. Właśnie TikToki moglibyśmy zacząć nagrywać. No. Kiedy w domu zabraknie wam półki. No masz wody, nie wiem czy stanie. Jest, no, jest taki widzisz, worek. Lewa jest lepsza. Czekaj, pokaż, lewy? Ty nie umiesz dobrze zakładać. Bo nie czuję. Czekaj i teraz. Viola, chcesz się napić? To ma ochotę do... Czekaj, nie tak. Czekaj. Nie, dobra. Tyle chcesz się napić? No. Proszę. Ująłeś to jak chcę? Nie da się już bardziej. Może być. TikTok. Jeszcze nie było TikToka, a Kesha śpiewa. TikTok. TikTok. On the clock. Jaki sucharek. Nie rozśmieszaj mnie. Oh yeah! Easy baby! Woo. Dziękuję Borkowi za spompowanie klaty. A ja dziękuję Violi za to, że powiedzmy była w miarę dobrym partnerem treningowym. W miarę? Dobra, jeszcze raz. Ja dziękuję Violi, że była fantastyczną partnerką treningową. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, klikajcie dzwoneczek. I komentujcie. Najlepiej konstruktywna krytyka, hejty też akceptowalne. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz mieć klatę jak Borecki, zostaw suba i zostań z nami na dłużej.